Siemanko, z tej strony oczywiście Christian.pl. Dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale z FIFA 18. Jak obiecałem, robię hybrydy narodowe i zrobiłem, że mam 5 paczek w sklepie. No to może wbijcie też na moją grupkę, bo mam trochę tam mało osób, ale nawet jest aktywna, więc zapraszam bardzo serdecznie. Więc idziemy po nasze paczki w sklepu. I tutaj mamy 5 właśnie, jak widać, paczek. Otwórzmy najpierw może złotą paczkę premium. I zobaczmy, co z niej wyleci. Czy będą ekrany, czy jednak nie? Nie ma ekranów. No, trochę słaba paczka, ale mamy monety, mamy 1000 monet. No, no nieźle, nieźle. Mamy 1000 monet nawet, może być. Reszta do klubu. Kolejną paczuchę otwieramy. I czy tu będą ekrany, czy jednak nie? Nie ma. BOOM! Nie ma ekranów. No, moje szczęście do paczek chyba się wypaliło. Bo jeżeli nie ma ekranów w drugiej paczce, no to trochę już jest źle. Ale łapkujcie, subskrybujcie mój kanał. Zapraszam do tego. Kolejna paczka. Złota paczka piłkarzy Prime. Tu muszą być ekrany lub nawet walkout. Zobaczmy. Ekrany, spoko! Ekrany! Niemcy! Bramkarz! Ferman. Ach, Ferman. Wszystko na listę transferową. Szkoda, że Ferman. Ale mam jeszcze dwie paczuszki. Otwórzmy na pewno może mega paczkę. Za 35 koła paczka. Czy będą... Nie ma ekranów, ja. Co za fart. Podolski. I ostatnia paczka. Czy tu będą ekrany, a może jakiś walkoutik, a może nawet toc. Ekrany, to nie jest toc. I co tu będzie? Senegal, S.O. Yeah! Czemu Koulibaly? No ale okej, może być trochę warty, dlatego że jest SBC obwarantowane o tolce, więc no. Przynajmniej tyle, bo na pewno SBC się nie zwróciło, wydałem na nie ponad 50 tysięcy, no ale zawsze warto otwierać paczki. No i to było na tyle, zostawcie łapę w górę, żegnam was, Christian.pl. No i na razie, cześć!